Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Jeremy Rifkin wyliczył, że statystyczny Europejczyk czy przedstawiciel naszej kultury posiada około 5000 przedmiotów. No na pewno zbieracze mają ich trochę więcej i ja do nich się na pewno zaliczam, ale nie o liczbie przedmiotów będziemy dzisiaj rozmawiać, ale o społecznym sensie ich posiadania i o tym, jak zmienia się ten sens w dobie gospodarki 4.0, w dobie ekonomii współdzielenia. Czy dalej musimy mieć, żeby być? A porozmawiam o tym z naszym dzisiejszym znakomitym gościem, a jest nim pan profesor Andrzej Waśkiewicz z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Andrzeju. Dzień dobry, cześć. Nasza rozmowa jest nieprzypadkowa, bo niedawno napisałeś książkę o rzeczach, o przedmiotach i o właśnie społecznym sensie ich posiadania. Ale jeśli pozwolisz, to zacznę od takiego podstawowego dylematu, który zwykło się nazywać mieć czy być. Ale ja zapytam cię inaczej. Czy trzeba mieć, żeby być? To znaczy, czy posiadanie dzisiaj konstytuuje nas jako ludzi, jako gatunek ludzki? Czy to jest to, co sprawia, że człowiek jest człowiekiem? Wiesz, nie posunąłbym się do takiego stwierdzenia. W ogóle nie posuwałbym się do takich, nie zadawałbym sobie takich pytań trudnych. Ale skoro pytasz o rzeczy, to powiedziałbym, że one konstytuują społeczeństwa. Może w tym sensie konstytuują człowieka jako istotę społeczną. O, tak bym to ujął, bo procesy wymiany to są podstawowe procesy społeczne. One są bardziej powszechne niż wszelkie inne, niż relacje polityczne, nawet gospodarcze. No, nasi słuchacze, a to są pewnie studenci uniwersytetu, zapewne czytali Malinowskiego, wiedzą co nieco o instytucji Kula na Wyspach Trybrianta, pewnie czytali też Marcela Mossa o szkicodarze, więc to są zachowania, które w których najprostszych społeczeństwach już występują i przedmiotem tej wymiany są właśnie rzeczy, nie emocje, nie pocałunki namiętne, tylko właśnie rzeczy. To rzeczy tworzą takie elementarne sieci wymiany i te sieci nie muszą być od razu konstytuowane w jakiś organizm państwowy, ale one stanowią taką codzienną rzeczywistość, zarówno w społeczeństwach prostych, jak i złożonych. W złożonych społeczeństwach oczywiście ta wymiana ma także charakter towarowy i właściwie ona przeważa dzisiaj. I wspomniana przez ciebie we wstępie ekonomia współdzielenia to właściwie taki, no powiedziałbym, kwiatek na kożuchu wymiany towarowej. Tutaj chodzi o to, żeby pewne rzeczy wyjąć z obrotu towarowego i idąc za apelem Marcela Mossa już sprzed wieku, wprowadzić je w obrót darów. Skądinąd taki obrót darów jest bardzo znaczny i bardzo istotny ekonomicznie. No pomyślmy o pierwszej komunii, która się zbliża, chociaż pewnie jest przesunięta. Chyba teraz wrzesień, będzie, tak, z końcem wakacji. Tak, ale ileż to rzeczy zostaje zakupionych po to, żeby je podarować, prawda? Pomyślmy o weselach. Bez obrotu darów właściwie komercyjna gospodarka by cienko by przędła, tak powiem. Ale ty mnie pytałaś o istotę człowieczeństwa, ja uciekłem od tego tematu. No tak, ale powiedziałeś coś bardzo ciekawego, bo nazwałeś ekonomię współdzielenia, tą tytułową, zamarkowaną przeze mnie, kwiatkiem do kożucha, a tymczasem można byłoby sądzić, że ten dzisiejszy świat ucyfrowiony, taki właśnie zaawansowaną ekonomią współdzielenia, będzie no wręcz rozkwitem tej ekonomii daru, o której mówisz. To znaczy to nic lepszego niż współdzielenie hulajnóg, rowerów i samochodów człowieka nie może spotkać, jeśli chodzi o dostępność do dóbr. Czy to jest właśnie rozkwit, czy wręcz przeciwnie? No wiesz, to zależy o czym myślisz, bo wśród tych entuzjastów współdzielenia są tacy, którzy chcieliby w niej widzieć alternatywę dla obrotu towarowego właśnie. Coś, co nie dopełnia tego systemu i nawet go żywi w jakiejś mierze, jak powiedziałem, ale stanowi taką przynajmniej ideową alternatywę. To znaczy wyzwolić człowieka z wymiany towarowej, uczynić go znowu przyjacielem, który tak na sposób arystotelesowski wymienia dary ze swoimi bliskimi. W przypadku ekonomii cyfrowej to właściwie muszę powiedzieć, że to nie jest takie spektakularne, prawda? Bo dobra cyfrowe mają to do siebie, że są kopiowalne, łatwo przekazywalne, więc tutaj ta wymiana nie jest taka oczywista, nie widać tego. W przypadku takich rzeczy jak rowery miejskie, Veturilo, to oczywiście one są organizowane przez przedsiębiorstwa komercyjne, które muszą na tym zarobić, ale to takich bardziej realistycznie nastawionych entuzjastów współdzielenia, to im nie przeszkadza właściwie.
To jest ten czynnik, który ma nawet kapitalizm spowodować bardziej oszczędnym systemem, no bo jest przede wszystkim eksploatorski wobec ziemi, prawda? Więc to też ma taką przede wszystkim wartość ekologiczną, a po drugie to też uczy nas pewnej dyscypliny w korzystaniu z rzeczy. Nauczy nas choćby tego, żeby czuć się odpowiedzialnym za rzecz wypożyczoną. Więc, a nawet wypożyczalnie, powiedziałbym jeszcze, tworzą pewien kapitał społeczny. No, ja lubię się odwoływać do przykładu nart. To niby komercyjna czynność, zakup, wypożyczenie nart, ale przecież ci, którzy wypożyczali, wiedzą, jak ważna jest obsługa, jak ważna jest dobra rada pracownika. Na ostrzenie, na smarowanie. Na ostrzenie, ale też, wiesz, wybranie właściwych nart do umiejętności, jak ważna jest na przykład taka tolerancja na spóźnienie, się często przecież zdarza. Więc to nie jest zupełnie komercyjne przedsiębiorstwo, chociaż no, taką ma genezę i taką ma też funkcję, przynosić dochód właścicielom. Więc jeśli chodzi o takie współdzielenie, to ja myślę, że ono wrosło w system, może nawet tak bardzo, że ci entuzjaści, idealiści mają już za złe, że ta rewolucja moralna się nie dokona, że system znowu wygrał. Prawda, że zaabsorbował te praktyki, uczynił je z powrotem komercyjnymi. No ale to są maksymaliści, oni nigdy nie będą zadowoleni. Powiedziałeś teraz o rzeczach, które wymagają tej ludzkiej tkanki, żeby móc być w obrocie. Czy da się przywrócić, czy zorganizować takie stosunki, żeby one były rzeczowe tam, gdzie są rzeczowe, a ludzkie tam, gdzie powinny być ludzkie? Bo to jest jedno z pytań, które stawiasz sobie w książce. Czy da się odfetyszyzować rzeczy i sprowadzić je do porządku rzeczy jako rzeczy, a nie konkurujących dla ludzi? To jest stare marzenie, wiesz, to jak zacząłem o tym myśleć, pod wpływem takich wakacyjnych obserwacji, to doszedłem do wniosku, że właściwie wszystkie utopie, które mają taki wyraźnie materialistyczny aspekt wokół tego tematu, się jakoś budują. I to są różne sposoby, żeby ten stan uzyskać, ale no póki co to udało się w utopiach. Chociaż były też takie, które były bardzo inspirujące. Na przykład, no bo nie ta utopia Morusa, żeby było jasne. Książka Edwarda Bellamy'ego, po polsku ona ma tytuł W roku 2000. To jest właściwie historia taka wymyślona przez autora, to się zwykle takie współcześnie takich społeczeństw już nie znajdziemy na Ziemi, więc one są przesunięte w przyszłość. To jest o całe 100 lat w przypadku Bellamy'ego. I bohater budzi się i ze zdziwieniem stwierdza, że świat zmienił się zupełnie i właściwie została zrealizowana taka socjalistyczna utopia dobrobytu. Tyle, że nie za sprawą partii socjalistycznej, bo ta by promowała akurat walkę klasową, tylko za skutek rządów partii technokratycznej, powiedzmy w skrócie. I tam za sprawą nie tylko procesów produkcji, redystrybucji, ale też i czynnika politycznego oczywiście, no udało się ten stan cudowny osiągnąć. Wszyscy są zadowoleni z tego, co mają, co nie znaczy, że mają wszystko, co chcą, bo tam są też pewne ograniczenia. Ale to jest ważne, że te rzeczy nie różnicują ludzi, to znaczy rzeczy nie wpływają na stosunki między ludźmi, więc w tym sensie ludzie nie patrzą na siebie jako na posiadaczy, prawda? I swojego statusu społecznego na tym nie opierają. W ogóle w takich społeczeństwach nie ma prestiżu w takim socjologicznym rozumieniu. No, każdy zasługuje. Nie ma droższych samochodów i tańszych? Nie ma, bo też i samochody są niepotrzebne. Wszystko to oczywiście jest transport, potrzeba transportu jest zapewniona przez miasto, przez władze miasta. Tam też właściwie władza nawet nie ma charakteru politycznego, tylko taki charakter engelsowskiej administracji, administruje się rzeczami, prawda? A czy da się określić, ile takich dóbr powinien obywatel posiadać? No bo Rifkin mówi o 5000, ale czy da się gdzieś tę pulę ograniczyć tak, żeby, no właśnie, tak jak piszesz w książce, ludzie nie mieli więcej niż potrzebują, ale nie mieli też za mało. Ile to jest tyle, ile my potrzebujemy? Bo mam wrażenie, że nasze apetyty są nieograniczone w dzisiejszym społeczeństwie. W społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym status oparty jest o posiadanie, a za statusem i prestiż i władza polityczna także. Nie, tutaj to chyba nikt nie jest tak szalony jak Rifkin, żeby tę liczbę określić, bo tym bardziej, że nie wiem, czy on uwzględnił też status dóbr wspólnych. Przecież jeśli policzymy sobie rzeczy, które posiadamy na wyłączną własność, może nawet zmieścimy się w tej setce, ale przecież korzystamy
codziennie z rzeczy, które należą do gospodarstwa domowego. A kto ma je wpisać na swoją listę, prawda, 100 przedmiotów? Który z współmałżonków czy partnerów? Więc to problem jest bardziej złożony. Natomiast no, ja myślę, że w tym ruchu minimalistycznym to w istocie chodzi o to, o dwie różne rzeczy, powiedziałbym. Może jeden odłam ma wyraźnie taki estetyczny odcień, to znaczy rzeczy mnie obciążają, prawda, więc dlatego się ich pozbywam. Ale drugi jest bardziej prospołeczny, znaczy rzeczy mnie obciążają moje relacje z ludźmi. Dlatego się ich pozbędę, żeby mieć więcej czasu dla ludzi. Nie dla siebie, tylko dla ludzi. Więc taki minimalizm jest rzeczywiście bardziej prospołeczny, bo ten pierwszy właściwie sytuuje ludzi trochę tak na obrębie, a może nawet poza tak zepsutym społeczeństwem, prawda? Zepsutym przez posiadanie. Jest bardziej takie ja i moje przedmioty, podczas ten drugi jest, powiedziałbym, taki reformistyczny wobec naszego konsumpcyjnego społeczeństwa. Historia nowych technologii to też była historia wielkich nadziei pokładanych w tym takim demokratyzującym wpływie chociażby internetu. No i wiemy już dzisiaj, że to taka historia zawiedzionych nadziei. Czy podobne jakby konsekwencje dotykają też rzeczy? Czy to jest też historia wyzbywania się rzeczy, to są zawiedzione nadzieje? Czy my jesteśmy gdzieś w stanie zbliżyć się do tego modelu, o którym mówisz? Piszesz w książce o utopiach, ale czy choć część tej utopii masz wrażenie, że mogłaby się spełnić w tym naszym świecie gospodarki 4.0? Czy jesteśmy dzisiaj już gotowi, żeby posiadać mniej i mieć dla siebie więcej czasu, tak jak powiedziałeś, w tej reformistycznej wizji społeczeństwa? No, chyba bym powiedział krótko, nie jestem takim optymistą. To znaczy te siły, które tu stoją za produkcją rzeczy, są przepotężne. Znaczy, ona może mieć rzeczywiście charakter cyfrowy. Wtedy pewnie będzie mniej dewastująca wobec zasobów ziemi. No ale przecież to też wymaga. To jest oparte na metalach ziem rzadkich. Tych nie jest dużo. No to są też surowce. Komputery potrzebują energii. No, wyprodukowanie jednego bitcoma pochłania tyle energii, które pozwala oświetlić miasto milionowe przez całą dobę. No więc to są tak czy owak, nawet produkcja cyfrowa jest kosztochłonna i dewastująca dla ziemi, choć nie w takim stopniu oczywiście. Natomiast wiesz, ten nadmiar też chyba się przenosi z naszych biurek, z naszych niewielkich pokojów na nasze komputery. My mamy po prostu masę rzeczy zbędnych. Masę zbędnych plików, których nie mamy. No ja przyznaję się przynajmniej, nie mam takiego nawyku kasowania zaraz po tym, jak to jest niepotrzebne. Gromadzą się zdjęcia na telefonach, dziesiątki tysięcy zdjęć na telefonach. Tego się akurat ustrzegłem. Nie mam tej obsesji, nie robię zdjęć właściwie. Natomiast zostają mi takie pliki śmieciowe. No to oczywiście obciąża naszą świadomość, ale nie w taki sposób alarmujący, bo my tego nie widzimy i to nie ma też... Znaczy, dopóki mamy porządek, dopóty nie ma problemu, prawda? Natomiast, wiesz, no jest tyle... Masa ludzi pracuje nad tym, żeby znaleźć takie dobra, które będą spełniać ten charakter dystynkcji Bourdieu, że ich wyobraźnia jest naprawdę duża, ale chyba nie na wyrost nazywa się ich kreatywnymi. Klasą kreatywną, tak. No, klasą tak. Kreatywną, że nawet tacy przekonani herosi minimalizmu się przed tym nie obronią. No. A historia wspólnej konsumpcji, czy też ta opowieść o tym, żeby współdzielić przedmioty, co mogłoby nas trochę zbliżyć do tego idealistycznego minimalizmu, no to też przecież opowieść o zaufaniu, albo o braku zaufania, obdarzaniu zaufaniem tej drugiej strony, która ma z nami współdzielić, bo przecież z obcymi nie chętnie dzielimy się na przykład samochodem, który jest naszym przedłużeniem, czy rowerem. Jak kształtuje się zaufanie w takich relacjach współdzielenia, korzystania z rzeczy, no na przykład w tej gospodarce ekonomii współdzielenia? To chyba muszę zacząć od mojego sprostowania, bo mówimy tak jakby o tej niechęci do współdzielenia rzeczy, no, które traktujemy jak osobiste, właściwie jakby to była rzecz oczywista. Jednym z książek, które są moim materiałem źródłowym, jest opis takiego eksperymentu przeprowadzonego w kilkudziesięciu miastach na wszystkich kontynentach. 150 osób zdecydowało się nie korzystać z samochodu przez miesiąc i skutek, a może przez 3 miesiące, już nie pamiętam, a w każdym razie 60-kilka% z nich zdecydowało się sprzedać swój samochód. A wielu jeszcze to rozważało. No oczywiście taki eksperyment jest obciążony takim momentem badania. Zapytajmy po 3 miesiącach, ilu sprzedało, prawda? Tutaj już niestety autorzy nie przywołują tych wyników. Tak. No ale gdyby to była 1/4 zadeklarowanych, to też byłoby dużo. Natomiast no, rzeczy są różne klasy rzeczy. No, są takie, które można współdzielić i takie, których nie można.
no na pewno nie będziemy współdzielić przedmiotów intymnych. One są fetyszami, dosłownie, prawda? Ale tych fetyszystów nie jest tak dużo w społeczeństwie. No nie każdy chce mieć bieliznę Marilyn Monroe. A wielu by się dało pokroić. Na pewno, na pewno. To jest klasa dóbr, którą możemy właściwie wykluczyć, ale jest też taka, która się doskonale do tego nadaje, mianowicie rzeczy o charakterze narzędzi. Narzędzia mają to do siebie, że potrzebne są doraźnie, prawda? Ale użycie niektórych możemy nawet przewidzieć. Możemy sobie w grafiku zapisać się wypożyczalni na takie w kolejce albo po prostu zabukować termin. No pewnie taki podstawowy młotek i wkrętak to pewnie w każdym domu być powinien, ale ta wiertarka elektryczna, która jest w Polsce już kultowym przedmiotem, jest też modelową rzeczą, która mogłaby być współdzielona nawet przez całe osiedle. To jest właśnie ten przedmiot, który ekonomia współdzielenia uważa za... Znaczy mogłaby pod tym sztandarem wystąpić, tak powiem. Bo ona jest używana rzeczywiście rzadko, kilka minut w roku i nawet nie co roku pewnie. Więc jedna elektryczna wiertarka mogłaby pewnie obsłużyć całe osiedle, no ale w większości gospodarstw domowych jednak jest jakaś. Więc to są też takie, może też i dlatego, że ludzie lubią pewność. To znaczy lubią pewność, wiedzą, że kiedy będą czegoś potrzebować, to będzie. Więc taki system oparty na współdzieleniu musiałby cechować się pewnym nadmiarem rzeczy, żeby one zawsze czekały na ludzi, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że pójdziemy do wypożyczalni, a tam akurat nie będzie. Albo, że te rzeczy będą uszkodzone, na przykład. To też jest, pytałaś o zaufanie. No tutaj jest to zaufanie elementarne, niezbędne, że ludzie czują się odpowiedzialni za to, żeby nie oddać rzeczy no, z takim jakimś niebezpiecznym brakiem czy felerem. W przypadku rowerów to jest istotne bardzo. Bo to chodzi o bezpieczeństwo. No właśnie. Tak. W przypadku wiertarki też, no, jakby, jeśli jest przebicie, prawda, może kogoś porazić prądem. Ale to, powiedziałbym, ci organizatorzy tego systemu potencjalnego, czy nawet właściciele wypożyczalni, mogliby się z tym uporać, po prostu sprawdzać przed użyciem. No, tak jak się smaruje narty, prawda, po każdym użyciu, przed wypożyczeniem. No i to wszystko, więc myślę, że sporo można by zrobić. Sporo można by zrobić, tylko trzeba by się zastanowić nad optymalnymi warunkami dla takich wypożyczalni. No one zwykle dobrze funkcjonują w gęstych dzielnicach miejskich, w tych dużych miastach. No tam, gdzie są duże dystanse, duże rozproszenie ludności, to właściwie szanse na to są niewielkie. To było dużym problemem kółek rolniczych. Znaczy w czasach, ty tego nie pamiętasz, nie pamiętam, ale pewnie, z historii, ale pewnie tak. Z historii wiesz, że to budziło dużą niechęć organizacji takich samopomocy, no, bo po pierwsze były organizowane przez państwo, bo wszystko państwo organizowało, a po drugie no, to każdy rolnik lubi mieć u siebie wszystko, stąd też każdy musi mieć traktor i podstawowe maszyny. W tej chwili, jak zauważyłem, to umaszynowienie sięga już dalej, więc ludzie dość powszechnie wynajmują kombajny. Może też dlatego, że pracują starsi i tak już nie konkurują też ze sobą, prawda, w zasobności i w takiej gospodarności, jak to było kilkadziesiąt lat wcześniej. A co z pokusą freeridingu, czyli tego jeżdżenia na gapę, bo to chyba też jest inne oblicze człowieka, tego, który się wymienia towarami, tego, który posiada, ale też tego, który stara się ograniczyć swoje koszty, a wykorzystać użyteczność, prawda, takiej wymiany. No, ta jazda na gapę to właściwie jej polem jest strasznie szerokim, olbrzymim, jest internet. Wiem, co mówię, bo sam korzystam z darmowych programów i nie przykładałem się do ich wyprodukowania. Myślę o chyba najlepszym produkcie takiego z tego środowiska Creative Commons, o Mozilla, o przeglądarce Mozilla. No, jest nawet fundacja Mozilla, ale ona grupuje zapaleńców, ludzi, którzy czerpią przyjemność z tej pracy. No, ich nagrodą jest uznanie w środowisku. No, bo oni są anonimowymi twórcami dla mnie, rzeczy bardzo dobrej. No i ja jestem pasażerem na gapy, ja i miliony innych. Od czasu do czasu prosi nas się o jakiś datek. Ja bym to chętnie zrobił, tylko że koszty pośrednie są takie duże, dlatego że... Przewalutowanie, no właśnie, gdyby była taka fundacja w Polsce, nie byłoby to takie trudne. Inną taką najsłynniejszą chyba i najbardziej rozpowszechnioną instytucją Creative Commons jest Wikipedia. Ale wiesz, to też stosunkowo niewielu autorów jest jej twórcami, a korzystają chyba wszyscy. Mi się jednak wydaje, że to akurat twórcom nie przeszkadza w tym wypadku, ale gdybyśmy chcieli myśleć o takim systemie w skali systemowej, prawda, czy takiej w skali ogólnospołecznej, gdyby oprzeć inne instytucje życia społecznego o Creative Commons, to by raczej nie wypaliło, bo by gwałciło takie podstawowe intuicje co do naszej sprawiedliwości. No one, najkrócej mówiąc, ona polega na tym, że nasza nagroda powinna być proporcjonalna do wkładu.
A tu czerpiemy wszyscy, a wkładają niektórzy. No właśnie. Im się może kiedyś znudzić, a może nam zrobią jakiegoś psikusa, prawda? Który by testował też nasze zaangażowanie. Który by testował nasze zaangażowanie i naszą dobroczynność, naszą wdzięczność. No. Andrzeju, tu postawimy kropkę, bo czas naszej rozmowy dzisiejszej minął, ale no wątków poruszyliśmy tyle i myślę, że przestrzeni do refleksji pojawiło się tyle, że choć nie napawałeś nas optymizmem i nie wpuściłeś w nas tutaj takiego entuzjastycznego ducha myślenia o ekonomii współdzielenia, to na pewno ta refleksja, którą nas i słuchaczy zaraziłeś podczas tej rozmowy, pozostanie z nami na dłużej. To, czy tworzymy, czy tylko korzystamy, czy nasz wkład jest proporcjonalny do zysków, które czerpiemy i czy, mówiąc najprościej, nie mamy za dużo wszystkiego, żeby rzeczywiście realnie z tego korzystać. Ta anegdotyczna wiertarka już niech z nami zostanie jako właśnie przykład tego, czy można byłoby się bezboleśnie podzielić i może jest to pomysł na jakiś startup. Może słuchacze będą mieli tyle odwagi, żeby taki startup technologiczny uruchomić. Dziękuję ci pięknie, Andrzeju, za tę rozmowę. Ja dziękuję też. Naszym gościem był dzisiaj profesor Andrzej Waśkiewicz z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki o porządkach rzeczy, które łączą, a nie dzielą. I życzymy sobie właśnie takiego świata, w którym rzeczy będą nas łączyć, a nie dzielić. A ja dziękuję Państwu za to spotkanie i słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci.